Hudo, twój oddział został zlikwidowany. Pójdzie jak na kompletne żółtodzioby. Zaczęła uzbrojona tylko w nóż i w ciągu 10 minut załatwiła 16 ludzi. Niezłą nowicjuszkę nam przyprowadziłeś. I co? Zadowolona z siebie? Od tych żółtodziobów może kiedyś zależeć twoje życie. Powinnaś okazać minimum szacunku. Tak długo się nie widzieliśmy, a ty masz mi tylko tyle do powiedzenia? Nie możesz powiedzieć czegoś milszego, na przykład, co robiłaś przez te 2 lata, albo dobrze cię znowu widzieć? Jesteś w niebezpieczeństwie. Myślisz, że o tym nie wiem? Ale pytanie brzmi, dlaczego i kto za tym stoi? Nie wiem. I co to w ogóle jest ten Appleseed? Nie wiem. Przestań mi opowiadać jak maszyna. Przepraszam. Ochranianie cię jest teraz moim obowiązkiem. Obowiązkiem? Widzimy się jutro o 9:00. Na zdrowie. Nikt nas nie uprzedził. Skopała nam tyłki sama Duny Newt, słynna kobieta żołnierz. A mówili, że zginęłaś w walce. O twoich wyczynach na polu walki krążą już legendy. Mogę się przyłączyć? Proszę. Powiedz mi, Dunen, co się stało z twoim ojcem? Umarł jeszcze przed wojną. A matka? W ogóle jej nie pamiętam. Ojciec też nigdy o niej nie opowiadał. Powiedz, ty i Briarios byliście kiedyś razem, prawda? Tak, kiedy był jeszcze człowiekiem z krwi i kości. No tak, w miłości wygląd jest bardzo ważny, co? Nic takiego nie powiedziałam. Ale w sumie szkoda. Przecież wewnątrz nadal jest mężczyzną. Dunen? Jakie to uczucie być zakochanym? Co? Słyszałaś przecież. My, bioroidy, prawie nie doświadczamy uczuć. Nie wiemy, jak to jest kochać kogoś. To znaczy, teoretycznie wiem, o co chodzi, ale miłość niewiele ma wspólnego z rozumem. To właśnie dlatego miłość tak bardzo mnie fascynuje. Wiem, że to głupie, ale to chyba jedyna rzecz, jakiej tak naprawdę zazdroszczę ludziom. To musi być cudowne uczucie, gdy się kogoś kocha. Jak śmiesz mówić tak do człowieka, ty bioroidzie? Ja tylko... Co tylko? Armia Olimpu. Złość. Tego akurat ludziom nie zazdroszczę.